Cześć, witajcie, kolejny ciągnik i kolejny Massey Ferguson 6713, maszyna 2018 rok, 1648 godzin, traktorek 130 koni, taki jak wczoraj był, taki sam, też ta sama skrzynia, 6 biegów, półbieg i dwa zakresy. Tutaj mamy podnośnik, wałek, napęd, blokada, ręczny gaz, wyjścia hydrauliczne. Tu są prędkości wałka, podnośnik, oświetlenie, klima. Tu mamy rewers i tu jest także ustawianie reagowania czułości rewersu. Oczywiście bez sprzęgła, pach i jedziemy. Fotel pasażera. Schowki pod sufitki. Wszystko jak nowe. Ładny traktorek. Chodzi bez żadnych problemów. Dobry silnik Sisu. Pokażę wam go z zewnątrz. Ręczny hamulec. Chciało ode mnie. Tu tak samo motor. Wszystko suchutkie. Suchutkie. Opony Mitasy pierwsze oczywiście od nowości. 340, 85, 28. Tu jest praktycznie 100% z przodu. Komplet obciążników. Wszystko czyste, suche. Świeżo to przyjechało. Tutaj tak samo. Jak widzicie, data produkcji 19 lipiec 2018 na silniku tej maszyny. 4 cylindry z turbiną i z intercoolerem. Jeszcze farba wszędzie idealna. Na kominie 428-538 z tyłu. Praktycznie też nowe te opony. Tu dwa siłowniki wspomagające. Zaczep. Znaczy się, nie ma tu akurat, ale jest szyna. Jest szyna do górnego, przesuwnego góra-dół. Wałek. Trzy pary wyjść. Śruba rzymska. Oświetlenie. Kogut EHR na błotniku. Ramiona tak wyglądają. Traktorek świeżo przyjechał. Nic nie malowane, nic tutaj nie było kompletnie robione. Po prostu tak wyglądał. Są dwa takie i jeden z ładowaczem jeszcze jest taki. Także jest duży wybór na miejscu. W świetnej cenie u nas. Prawie nowy Ferguson. Dużo taniej niż nowy. Pozdrawiam, zapraszam do oglądania, do testowania, no i do zakupu tego prawie nowego ciągnika. Do usłyszenia.